uczestniczy około 66 zawodników. No, przyjechali z całej południowej Polski, z takich klubów jak m.in. Wisła Kraków, Przemyśl, Zamość, Lublin, Mielec, Stalowa Wola. Wczoraj odbył się mecz ligowy, w którym Podkarpacie walczyło ze Śląskiem. Zakończył się wynikiem 13-13, nierozstrzygniętym. No, taka ciekawa liczba. A dzisiaj są finały walk młodzieżowych, w których jest 32 zawodników uczestniczy, 16 walk. Z tego tutaj jako gospodarz UKS Morsy mamy 6 zawodników w finałach. Zawodnicy są tutaj, którzy występują, już mają około 450 pojedynków. Nasi zawodnicy dopiero tak można powiedzieć raczkują, to jest mają po 2-3 walki, ale mi się wydaje, że poprzez promocję boksu w Dębicy możemy za niedługo mieć całkiem jakieś inne imprezy, nawet rangi mistrzostw Polski. Boks w Dębicy miał duże tradycje, 2 razy mistrzostwo Polski, a no od paru lat się tutaj, jeżeli chodzi o ten sport, nie organizowało. I no, chcę wrócić do tego, żeby to dzięki pomocą sponsorów oraz stowarzyszenia Alternatywa, żeby się znowu tutaj coś działo. Cieszę się, że tutaj jestem jako miasto i Stowarzyszenie Alternatywa, w którym też jesteśmy organizatorami i Uczniowski Klub Sportowy Morsy. Obawialiśmy się tego turnieju, bo to pierwszy raz od 6 lat coś takiego się dzieje w mieście Dębica. Boks kiedyś był bardzo popularny i jak widać było zapotrzebowanie na to i cieszę się, bo to pokazało. Ja tu jestem drugi dzień, jestem cały czas, przychodzi mnóstwo mieszkańców i cieszę się, że po tylu latach bokserzy zawitali do nas i że coś się dzieje, że mogą przyjść pooglądać walki, które kiedyś w mieście Dębica hale sportowe mieszkańcy zapełniali dosłownie całe hale, tak? I każdy chciał to oglądać. Wczoraj i dzisiaj widzę, jest podobnie. Duże zainteresowanie, dużo zespołów. Jestem zaskoczony i szczęśliwy z tego, że tak dużo wzruszeń dla byłych naszych bokserów, trenerów ta impreza przyniosła. Naprawdę nasi bokserzy, tam Rżany, Łukasik i inni po kolei mistrzowie, którzy tworzyli ten dębicki boks, naprawdę są wzruszeni tym, co się tutaj dzieje i z tego się ogromnie cieszę. Wracam wspomnieniami do fantastycznych wspomnień, czasów, ale po prostu dla mnie jest strasznie ważne, żeby tu się coś odnowiło, żeby i zaraz się cieszę, że moi zawodnicy, to znaczy Sławek Łukasik i spółka zaczynają pracować i po prostu coś się zaczyna dziać. Dziś, po tylu latach, jak dowiedziałem, że jest odnowienie jak gdyby tej sekcji bokserskiej, z tego się ogromnie cieszę. I liczę, że znajdzie się znów entuzjaści, tak jak ja i wielu innych, którzy pociągną tę dyscyplinę sportu, bo ona jest pożądana przez młodzież i młodzież chce po prostu w tej dyscyplinie uczestniczyć. Chłopcy trenowali ciężko, także wszystko poszło zgodnie z planem. Mieliśmy też odpowiednią ilość zawodników,
młodych, co prawda mieli pierwsze walki, no ale widzę, że się spisali na medal. To są początkujący zawodnicy, którzy dopiero zaczynają te boks, mają pierwsza, druga walka. Walczyli z chłopakami, którzy mają już po 30 i po 60 walk. Także uważam to za duży sukces. Nie było łatwo, w pierwszej rundzie dawałem sobie radę, jednak troszeczkę nie było zbyt dobrze z formą, dlatego trzecia runda już nie była tak kolorowa jak pierwsza, no ale udało się, to najważniejsze według mnie. Na pewno wywiera to na mnie jakąś presję, no, ponieważ no, swoja hala, swoja publiczność i moje miasto, dlatego chciałem wygrać jak najbardziej, w jak najlepszym stylu. W pierwszej gimnazjum zacząłem się bardziej interesować boksem, wcześniej mój brat trenował, dlatego to też myślę, że skłoniło mnie jakoś do uprawiania tego sportu. No i w pierwszej gimnazjum przyszedłem na halę i zacząłem swoją przygodę, a teraz już leci już z górki. Znajomy taki właśnie mojego taty właśnie namówił mnie na to i się tak wkręciłem w sumie. Lubię trenować, lubię ciężki trening i na pewno dyscyplinuję też, nie? Dlatego polecam. No zdobyłem mistrzostwo Londynu teraz właśnie, tam stoczyłem 10 walk, wygrałem 9, no i w Polsce już mam 110 walk ogólnie, już tak, takie ogólnopolskie turnieje międzynarodowe wygrywam. Miałem tu zaboksować, tylko kontuzję złapałem, rękę złamałem, ale chciałbym się pokazać na, tutaj na tej ziemi dębickiej. Sport dębicki wymaga jakiejś tam integracji, pomocy, wynalezienia młodych ludzi, którzy się tym zajmą, a wzorować się na tych mistrzach, którzy byli kiedyś. I myślę, że to jest dobra, cenna inicjatywa, że akurat nie Stowarzyszenie Alternatywa podjęło się czegoś takiego, że zorganizowało ten turniej, że jest trochę kibiców, że młode gwiazdy się pokazują, chętni są. Na pewno i ludzie by popatrzyli, gdyby były walki na poziomie. Chcę wrócić do tego, żeby to dzięki pomocą sponsorów oraz stowarzyszenia Alternatywa, żeby się znowu tutaj coś działo. Mam nadzieję, że na następnym roku już możemy się przygotować do jakichś mistrzostw Polski albo jakiegoś Pucharu Polski. Głównym sponsorem jest firma Olimp Labs, która tutaj no, dzięki niej głównie ten turniej się odbił. Oprócz tego jest BBC Company, restauracja Niagara, drukarnia Z, Playscream oraz firma Edukator.